Szanowny Panie Wojewodo, Pani Wojewodo, Pani Starosto, Pani Skarbnik, Szanowni Państwo, powiat Sokólski za każdym razem wychodził naprzeciw potrzebom osób tych najsłabszych, tych, które potrzebują wsparcia. Pragnę przypomnieć, że tworzymy aktualnie na terenie powiatu Sokólskiego 4 rodzinne placówki rodzinnego domów dziecka. Też dzięki wsparciu między innymi Pana Wojewody udaje nam się to w tej chwili realizować. Realizujemy te inwestycje. Wcześniej oczywiście już zrealizowaliśmy inwestycję polegającą na utworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej, a więc na adaptacji i stworzeniu 14 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wyrwaliśmy ich tak naprawdę z takiej opieki społecznej i przekazaliśmy na rynek pracy. To było dla nas naszą ambicją i naszym celem, po to, żeby ci ludzie po prostu w przyszłości nie byli klientami pomocy społecznej, nie byli rencistami, tylko byli po prostu uczestnikami życia społecznego, zawodowego. To był nasz cel, żeby odkładali sobie na emeryturę. I w tym samym budynku, gdzie otworzyliśmy Zakład Aktywności Zawodowej, w budynku naszego zespołu szkół w Suchowoli, pozostało nam bardzo dużo przestrzeni, bardzo dużo miejsca. Na ostatnich dwóch piętrach tak naprawdę to jest około 1000 metrów kwadratowych. Z chwilą, kiedy wyprowadziło się stamtąd gimnazjum, przeszło do szkoły podstawowej, to po prostu ta przestrzeń pozostała pusta. Niestety demografia jest nieubłagalna. Mniej dzieci również w ogólniaków, technikum. To powoduje, że te przestrzenie w tym dużym budynku szkolnym musiały być zaadoptowane. Pierwszym krokiem adaptacji był Zakład Aktywności Zawodowej, a drugi to właśnie Dom Samotnej Matki. Chcieliśmy go utworzyć po to, żeby stworzyć tak naprawdę w standardzie hotelowym, w takim bardzo wysokim standardzie, przestrzeń do życia dla właśnie tych, którzy potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy. W tej chwili utworzymy 16 pokoi. Mało tego, te pokoje będą bardzo dobrze wyposażone, bo będą miały również aneksy kuchenne dla samotnych matek, dla ludzi, którzy po prostu potrzebują, dla rodzin, niepełnych rodzin niestety, które będą potrzebują wsparcia. I to był nasz cel. Chcemy również, żeby wsparcia pod względem takim gastronomicznym udzielał tym matkom również ZAS, jeżeli będzie taka oczywiście potrzeba, bo to też jest nasz cel. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia i takiej otwartości wojewody podlaskiego, Bogdana Paszkowskiego, bez tak naprawdę jego zaangażowania, autorytetu, również nie udało nam się pozyskać tych środków. Ja z całego serca bardzo serdecznie dziękuję przyjacielowi powiatu sokólskiego, jakim jest Bogdan Paszkowski, dlatego że to są kolejne pieniądze, które do nas trafiają. Panie Wojewodo, z całego serca Panu dziękuję. I całemu oczywiście zespołowi, łącznie z Panią Bogusławą Szczerbińską z zastępczynią. Nie byłoby to możliwe bez wrażliwości oczywiście rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Mateusza Morawieckiego, który po prostu przekazuje te pieniądze właśnie dla potrzebujących. To jest taki konkretny wymiar, Szanowni Państwo, wsparcia dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważny, a jeszcze bardziej ważny dla tych, którzy będą objęci opieką. Szanowni Państwo, ja chcę też powiedzieć o jeszcze jednym bardzo ważnym aspekcie. W dzisiejszych czasach, kiedy mówimy o bardzo, bardzo trudnej sytuacji, tak, na rynku tutaj, szczególnie u nas, gdzie jesteśmy tak naprawdę w pewnym sensie zamknięci przez tę wojnę hybrydową z Białorusią, z Łukaszenką. W tej chwili naprawdę mamy duży problem też przez to gospodarczy, tak, na terenie powiatu sokólskiego. Każdy milion złotych, każdy pieniądz przyprowadzone, przyniesione do powiatu sokólskiego, które dadzą pracę, a przecież my będziemy tutaj bez wątpienia damy pracę dla naszych firm budowlanych, które po prostu wykonają te inwestycje, to też jest nasz cel samorządu. To jest bardzo ważne nasze zadanie, żebyśmy po prostu jako inwestor mogli dawać zatrudnienie, mogli dawać właśnie
środki finansowe na inwestycje w powiecie sokólskim. To też jest bardzo ważny cel, o którym nie możemy zapominać. Drugi budynek, który chcemy wyremontować, od dawna opuszczony, od dawna zdezelowany tak naprawdę, w bardzo opłakanym stanie. Tak naprawdę on wymagał remontu, już się zastanawialiśmy od pierwszej kadencji, co z tym robić. W Krynkach będzie on usytuowany przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, gdzie właśnie osoby niepełnosprawne, starsze osoby niepełnosprawne właśnie tam mają swoje schronienie, bo to są długoterminowy po prostu zakład opiekuńczo-leczniczy, tam jest usytuowany i po sąsiedzku tego zakładu właśnie tworzymy w tej chwili te mieszkania chronione, te mieszkania wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Taki był nasz cel. Wyremontujemy ten budynek z takiego drewnianego, aczkolwiek fajnego pod względem konstrukcyjnym, budynku, stworzymy kolejną perełkę, bo to będzie kolejny nasz remont, kolejna nasza inwestycja. A oprócz tego właśnie osoby niepełnosprawne będą mogły adoptować się do tych warunków życia, takich, żeby później funkcjonować już samodzielnie. To też był nasz bardzo ważny cel. Łącznie 3 miliony złotych. Jest to szczęśliwy dzień dla powiatu sokólskiego, dlatego że z tych właśnie powodów, o których powiedziałem. Dziękuję jeszcze raz z całego serca wszystkim.